Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w sprawie opinii ustalenia budżetu inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-biurową z garażem podziemnym na działce nr 429 obręb 4 Krowocza wraz z budową zjazdu na działkach nr 429, 758 obręb 4 Krowocza przy ulicy Chocimskiej 15 w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krowocza negatywnie opiniuje wniosek. Nie mamy. Rada Dzielnicy 5 Krowocza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ na inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-biurową z garażem podziemnym na działce nr 429 obręb 4 Krowocza wraz z budową zjazdu na działkach nr 429, 758 obręb 4 Krowocza przy ulicy Chocińskiej 15 w Krakowie z uwagi na lokalizację wjazdu do garażu od strony ogrodu. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z tego życia. To jest prawie, że taka sama sprawa jak na poprzedniej sesji mieliśmy, też mieliśmy do czynienia z tym tą samą lokalizacją i podjęliśmy uchwałę negatywną właśnie ze względu na lokalizację wjazdu do tej chwili obecnej willi jednorodzinnej od strony ogrodowej, a wcześniej podejmowaliśmy uchwałę o zakazie takiej właśnie lokalizacji wjazdów od strony ogrodów. Także żeby być w zgodzie z wcześniej podejmowanymi uchwałami, taka jest opinia. Nie widzę zgłoszeń. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.